W ramach projektu rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze gmina Wskępem przeprowadziła rekultywację swojego składowiska. Zadanie realizowane było przez 5 miesięcy i kosztowało 400 tysięcy złotych. 95% kosztów pokryło dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i samorządu województwa. W ramach tych prac została zabezpieczone składowisko, ogólnie mówiąc, przed negatywnym wpływem na środowisko. Jest to ważne z punktu widzenia ochrony środowiska. W tym momencie składowisko jest tak zabezpieczone, aby w jak najmniejszym stopniu szkodziło środowisku, czyli jest zabezpieczone pod względem przepływu wód do podziemia, żeby nie zanieczyszczać wód podziemnych. Nie zanieczyszczać środowiska, powietrza, ziemi, gleby. Zrekultywowane tereny udostępnione zostały mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych. Infrastruktura, która powstała w tym miejscu, umożliwia przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ekologii, ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania odpadami.